these Instagram models. They said they're nothing but trouble. These Instagram models are nothing but trouble. Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku Jak Szybko. Często pytacie mnie, co zrobić, by stać się popularnym w mediach społecznościowych, na przykład na Instagramie. Dlatego dzisiaj przychodzę do Was z moimi poradami. Jak wiadomo, Instagram polega na robieniu zdjęć, a żeby się wybić, muszą być one dobre jakościowo. Do tego potrzebny jest odpowiedni sprzęt, telefon, aparat i oświetlenie. Kolejną rzeczą jest estetyka i spójność zdjęć. Wszystkie powinny być mniej więcej w tym samym stylu. Zadbaj o to, by zdjęcia się nie powtarzały i miały swój klimat. Inspiruj się kontami innych osób posiadających rozbudowane profile. Dbaj o detale oraz różnorodność. A przede wszystkim bądź oryginalny w tym, co robisz i systematyczny. Tak samo ważna jest obróbka zdjęć. Oczywiście możesz dodawać foty naturalne, bez filtrów, ale jest mniejsze prawdopodobieństwo, że dotrą one do większego grona osób. Dlatego polecam Ci specjalne aplikacje do edycji zdjęć lub po prostu dodając te zdjęcia, pobaw się instagramowymi filtrami, a na pewno uzyskasz interesujący efekt końcowy. Istotny jest także czas dodawania fot. Użytkownicy najczęściej korzystają z Instagrama w godzinach porannych i wieczornych, dlatego te przedziały czasowe są najbardziej wskazane na publikację zdjęć. Weź pod uwagę, że nie tylko same zdjęcia robią wrażenie, ale również to, co jest pod nimi napisane. Ludzie uwielbiają, jak zdjęcie i opis tworzą razem jakąś historię lub przekaz. Dodając zdjęcie, pamiętaj o hashtagach, ale nie byle jakich. Chodzi o to, żeby Twoje zdjęcie wpadło do tak zwanej top 9. Wpisując popularne hashtagi typu follow, like, jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że to osiągniesz. Skup się więc bardziej na tym i wymyśl mniej oblegane. Dzięki nim masz szansę, że Twoje zdjęcie wpadnie do top 9, a co za tym idzie, więcej osób je zobaczy. Lajkuj zdjęcia innych osób i obserwuj inne profile. Rób to codziennie. W ten sposób prawdopodobnie w przyszłości odwdzięczą się oni Tobie tym samym. Dodawaj ciekawe rzeczy na swoje Insta Story. Mogą to być urywki z dnia w formie zdjęć lub co akurat robisz w danym momencie. Oraz rób live'y, czyli czatuj na żywo ze swoimi obserwującymi. Poznacie się bliżej, a Ty zyskasz ich większe zaufanie i częściej będą do Ciebie wracać na profil. No i w ogóle miej stały kontakt z followersami. Pokaż im, że zależy Ci na nich, że czytasz ich komentarze, odpisuj na wiadomości, bądź stale aktywny, no bo przecież jesteś tam dla nich. Postaraj się raz na jakiś czas zorganizować konkurs rozdanie. Obserwatorzy doceniają to, a poza tym zyskasz przez to też nowych. Na pewno masz coś w domu, czego nie używasz. Kosmetyki, jakieś ubrania, gadżety, które możesz właśnie do tego wykorzystać. Zatem nie wahaj się ani chwili dłużej. Oczywiście pamiętajcie, że życie to nie Instagram, dlatego bądźcie bardziej offline niż online. Do zobaczenia za tydzień. Buziaki!